A myślisz, że Józef by oglądał Jamesa Bonda? No bo wiesz, mówimy sobie, i tak też papież mówi o Józefie, jako o człowieku posłusznym. A jak mówimy sobie o męskiej rozmowie i o męskości, to tak sobie myślę, że posłuszeństwo zupełnie się nie kojarzy z męskością. Bo zwykle jest tak, że ten ideał lat 90. wtłacza w głowę facet silny, mocny, on tam skacze, kule się go nie imają, rozwala całą armię. A tutaj przychodzi papież i mówi o Józefie i mówi o tym, że on może być wzorem posłuszeństwa. No to się jakoś zupełnie nie kojarzy z męskością. Posłuszeństwo nie jest na topie. Ma to wręcz jakieś takie złe skojarzenia. Nawet w piosenkach, w popkulturze się słyszy, że ludzie mają trochę dość tego, kiedy inni mówią im jak żyć, nie? Ja myślę, że w tym trochę pokutuje takie... Może nawet pewien błąd, kiedy mówiło się o ślepym posłuszeństwie, nie? Ale ja myślę też, że w ogóle w takim rozumieniu posłuszeństwa, no, ono zupełnie jakby wywraca takie podejście, kiedy człowiek myśli o tym, że bezpieczeństwo, moje bycie, moje życie powinno mieć początek i koniec we mnie samym, że jeżeli ja swoją wolę oddam komuś innemu, to będzie dowodziło mojej słabości, nie? Jakby tak, rozumienie słabości i mocy, nie? Rozumienie słabości i mocy, kiedy to słabość jest związana z posłuszeństwem, natomiast moc, siła jest związana z tym, że to ja sam stanowię początek i koniec mojego życia. Nikt mi nam nie będzie mówił, nikt mi nie będzie doradzał, jak mam żyć. Ja myślę, że niedaleko trzeba szukać. Przecież my jesteśmy, Paweł, mamy przecież ten ślub posłuszeństwa. Pamiętasz, nie, że Ignacy uczynił ten ślub najważniejszym z tych wszystkich trzech zakonnych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa właśnie. I wydaje się, że to jest jakiś dla nas kierunek. Ja myślę, że posłuszeństwo nie ma dobrej prasy, dlatego że kojarzy się z poddaństwem, no nie? To poddaństwo komuś jest bardzo źle kojarzone. Pamiętam sam, wiesz, jak byłem w nowicjacie, myśmy czasami rozmawiali o posłuszeństwie. Taką ikoną dla mnie posłuszeństwa jest, wiesz, w Krościenku nad Dunajcem jest taka rzeźba w kaplicy oazowej, że Chrystus ma złożone dłonie i wyciągnięte w stronę nieba. I Bóg Ojciec jakoś przyjmuje te złożone dłonie i jest to taki obraz Chrystusa sługi, kogoś, kto służy, kto jest poddany swojemu Ojcu i kto wykazuje się takim naprawdę ogromnym posłuszeństwem. I pamiętam, że myśmy rozmawiali o tym z moimi współbraćmi. Doszliśmy do takiego przekonania, że Jezus odpowiada, że posłuszeństwo jest odpowiedzią na uprzednią miłość. Nie? Jeżeli ojciec obdarzył go jakimiś wartościami, jakąś dobrocią, miłością, takiej osobie łatwo jest być posłusznym. I myślę, że ono się wtedy staje bardzo trudne, kiedy ta osoba, której mam być posłuszny, nie wykazuje takich cech, no nie? Wtedy jest przerąbane. Czyli podstawą posłuszeństwa tak naprawdę jest miłość i doświadczenie miłości. Z Józefem chyba trochę tak jest. No bo jaki facet o zdrowych zmysłach zrobiłby to, czego on dokonał, gdyby nie kochał Boga? Ja myślę, że w ogóle w takim mówieniu o posłuszeństwie często my się koncentrujemy na takim mówieniu o akcji już, nie? Czyli o tym, co jest na końcu, nie? Czyli wybór, pójdę za czymś albo za czymś nie pójdę. A myślę, że dużo ważniejsze jest zacząć od tego, co jest dużo wcześniej. Mówisz o miłości, o doświadczeniu miłości. Ja myślę, że
jak patrzymy na Józefa, no to patrzymy, że on przede wszystkim jest posłuszny woli Boga. Nie? To nie jest tak, że ktoś nad nim stoi i mówi, masz zrobić to czy tamto, ale to jest gość, który no, w swoim sercu szuka tego, do czego go Pan Bóg zaprasza. Dzieli się tym z Maryją. Nie? Dzielą się. On mówi jej o swoich trudnościach, mówi o swoich zaproszeniach i razem podejmują decyzję, czy za tą wolą Boga idą, czy za nią nie idą. Mówimy o ślubie posłuszeństwa, no to dla mnie to jest o posłuszeństwie u jezuitów, tak na marginesie. Ja mam zwykle taką teorię, że każdy z zakonów ma tam jakiś swój ślub, w którym się powinien bardziej odznaczać i to jest najczęściej ten ślub, z którym ma największy problem. Więc naszym to jest tak posłuszeństwo. Ja myślę, że pierwszym krokiem do tego, bo posłuszeństwo jest tak naprawdę efektem, nie? Pierwszym krokiem myślę, że jest doświadczenie miłości, czyli tak naprawdę spotkania z Panem Bogiem. Potem to, co człowiek może zrobić, to jest takie zasłuchanie się, ja wiem, że to może brzmieć jak taka kościelna nowomowa, ale zasłuchanie się w swoje serce, zasłuchanie się w pragnienia, bo to właśnie przez te pragnienia Bóg mówi. Więc ja myślę, że posłuszeństwo oznacza tak naprawdę być wiernym pragnieniom, które Bóg wpisuje w nasze serca, przez które nam mówi, nie? Czyli umiejętność czytania tych pragnień. I okazuje się wtedy, że posłuszeństwo Panu Bogu nie jest jakimś gwałtem na mojej wolności, ale jest wręcz przeciwnie, czymś, gdzie ta moja wolność się realizuje, gdzie realizuje się w ogóle moje szczęście i moja radość. No, wydaje mi się, że z posłuszeństwem jest tak, że obie te strony muszą mieć taką świadomość, że obie mają wolną wolę. Dla mnie takie posłuszeństwo Panu Bogu jest możliwe dopiero wtedy, kiedy zdam sobie sprawę, że Bóg ma wolną wolę i że On czasami czegoś chce. Dajmy na to, nie wiem, taki dopust Boży w postaci koronawirusa, nie? Jakby Pan Bóg faktycznie, tak jak mówisz, dopuszcza pandemię czy jakiekolwiek inne tragedie, które się w naszym życiu dzieją, ale ja rozumiem, że On po prostu chce wykorzystać tę sytuację, żeby nam coś powiedzieć, nie? Ja na przykład myślę, że taką rzeczą, do której Pan Bóg mnie zaprasza przez tę całą sytuację, jest na przykład służba, nie? Jakby Pan Bóg, myślę, że wzywa bardzo mocno do służby, do tego, żeby zauważyć człowieka, który potrzebuje, który jest samotny, żeby odnowić, pogłębić relacje, żeby inwestować w przyjaźń, żeby dostrzegać człowieka, który jest samotny. Ja myślę, że właśnie, ja widzę, że Pan Bóg, wykorzystując tę sytuację, no mówi o czymś konkretnym. Nie? I oczywiście to jest pytanie teraz dla mnie osobiście, na ile ja będę posłuszny temu, do czego Pan Bóg myślę, że mnie zaprasza. To jest chyba też takie sedno i klucz do rozumienia w ogóle jakiegoś takiego partnerstwa z Panem Bogiem. Ja pamiętam, wiesz, taką kobietę, która mi kiedyś opowiedziała całą swoją historię związaną z jej bardzo trudnym życiem. Po prostu wiele wycierpiała się z powodu chorób. Jej małżeństwo też było w bardzo trudnym momencie, jej córka poszła do sekty i ona w pewnym momencie, kiedy tak to się nawarstwiło, powiedziała Panu Bogu, bo była wierzącą osobą, że tyle tego cierpienia jest w moim życiu, że ja w ogóle czuję się pominięta, tyś mnie nawet nie spytał, czy ja chcę żyć, nie? Czy ja chcę być na tym świecie, no nie? Kiedy miała operację, opowiedziała też taką historię takiej rozmowy z Panem Bogiem, można powiedzieć blisko śmierci, kiedy Bóg ją zapytał, czy chcesz tutaj skończyć, czy jednak wrócić. I ona myśląc o swojej córce, myśląc o swoim życiu, o swoim mężu, powiedziała, że ja jeszcze wracam. I Bóg jakby dał jej to do zrozumienia, że dla Niego ważne jest nasze zdanie, a jeszcze chyba ważniejsze jest to, żeby jakoś być posłuszny Jego zamysłowi, Jego planowi, bo dzięki temu posłuszeństwu naprawdę można wiele zrobić, no nie? Józef, gdyby nie posłuchał Boga, gdyby posłuchał jednak swojego rozwiązania,
nie byłby takim przykładem, kurczę, dla milionów facetów, nie? No właśnie, że on pokazuje, że taka jedność z Bogiem i posłuszeństwo Bogu, wykonywanie woli Pana Boga jest czymś uwalniającym. Nie? Jest czymś, co człowiekowi daje siłę, daje mu moc. Mało tego, staje się pewnym wzorem dla kogoś, takiego życia pełnią, nie? Człowieka, który nie musi walczyć o to, żeby inni byli jemu posłuszni, żeby wykonywali jego zdanie, żeby on nie musiał dyktować innym swoją wolę, ale się okazuje, że czymś, co jest uwalniające, no to jest to, kiedy to on sam jest posłuszny. No to słuchaj, Paweł, a tak na koniec, gdybyśmy powiedzieć moment z życia Józefa, który do ciebie najbardziej przemawia jako taki przykład posłuszeństwa, to jaki by był? Wybór momentu jego śmierci, wiesz? Ja myślę, że on w pewnym momencie sobie zdaje sprawę, kurczę, no już zrobiłem co mogłem i Pan Bóg mnie powołuje do nieba, do życia wiecznego, a Maryja i Jezus będą musieli już sobie radzić dalej sami, nie? To jest taki trudny też, wydaje mi się, dla męża, dla ojca, dla faceta. A ty, Paweł, jaki byś wybrał taki moment posłuszeństwa, który najbardziej ciebie inspiruje? Wiesz, to, co powiedziałeś o śmierci Józefa, jest jakoś dla mnie dzisiaj bardzo przemawiające, bo ja w tym widzę człowieka, który nie boi się zostawić to, co było jakoś dziełem jego życia, nie? On wiedział, że tu się zaczyna moment zbawienia świata, nie? Uratowania tego świata. Ja jestem pewien, że on bardzo by chciał zobaczyć, co się będzie działo, jak ten syn, którym się opiekował, będzie ten świat zbawiać, nie? Jakie cuda będzie wyczyniać. A jednak słyszy, że widzi, że Pan Bóg go powołuje jednak do zostawienia tego. No myślę, że to jest takie posłuszeństwo, ale i niesamowita wolność tego człowieka. Nie? Niesamowita wolność od tego, co jest w życiu i co w życiu dokonał, co zrobił. Dla mnie duży, duży przykład. Mega mocny jest Józef.